Witajcie. W dzisiejszym filmie kontynuacja obsługi giełdy Trans. Pokażę, jak wrzucić wolny pojazd na giełdę, ale powiem również, jakie korzyści niesie ze sobą wrzucenie takiej oferty wolnego pojazdu. Zanim zacznę, w czasie mojego krótkiego tu monologu będą pojawiać się zdjęcia z tras moich z okresu, kiedy jeszcze byłem kierowcą ciężarówki. Także trochę takiego urozmaicenia, jak będę mówił właśnie o tym, jakie korzyści przynosi wrzucenie wolnego pojazdu. Także zapraszam. Co niesie wrzucenie wolnego pojazdu? Przede wszystkim stajemy się widoczni. Publicznie dajemy informacje, informujemy użytkowników giełdy, że mamy konkretny pojazd w określonym czasie i na określonej trasie. Podajemy, jaki to jest wymiar pojazdu i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze, czyli stajemy się zauważeni. Co jeszcze daje nam umieszczenie takiej oferty? Giełda bardzo szybko odzwierciedla koniunkturę na rynku. Jeśli jest dobra sytuacja w gospodarce, firmy mają dużo zamówień, a tym samym wysyłek. Transportów jest dużo, także jest jakaś szansa, że ktoś nam może zaoferować konkretną trasę, która może być dla nas korzystna. Może się nam również trafić okazja. Jeśli coś się posypie w transporcie, na przykład awaria czy choroba kierowcy, albo auto się rozładowało, nie rozładowało, a musi się załadować, zaczyna się pilne poszukiwanie pojazdu. Wyczerpaliśmy wszelkie możliwości, także szukamy pojazdu, żeby wysłać towar. Jeśli tylko będzie się dokalkulować, ktoś może ściągnąć nasz wolny pojazd nawet 100 czy 200 km. Tylko po to, aby zrealizować ten transport. Sam miałem okazję być z dwóch stron takiej sytuacji. Trafił mi się dobry transport, pokrywający pusty przebieg, spory, a także sam ściągałem pojazd z daleka, żeby posłać pilny towar. Także takie sytuacje się zdarzają, są przypadkowe, nie są codzienne oczywiście. To jest kwestia kilku przypadków w roku, ale się zdarzają. Nie mówię również o tym, że w momencie, gdy wrzucamy nasz wolny pojazd na giełdę, od razu się wszyscy na nas rzucają, spedytorzy i tak dalej, firmy organizujące wysyłkę. Wszystko zależy od sytuacji, która panuje w danej chwili na rynku. Mieliśmy na przykład teraz sytuację z przełomu stycznia i lutego. Stawki były bardzo niskie, często nie pokrywające kosztów. Myślę, że sytuacja spowodowana była zbyt dużą ilością aut na rynku oraz okresowym spowolnieniem. Nie było konkretnej zimy po prostu. Wiele ludzi, wiele firm posiadających ciężarówki, jak jest konkretna zima, jeśli nie mają jakichś tam dużych kosztów stałych i ich nie ciśnie, to po prostu nie wyjeżdżają. Jednak to trzeba być przygotowany na zimę, akumulatory mieć dobre i tak dalej, dobre opony. Także pojawiło się po prostu sporo pojazdów, których normalnie w tym okresie nie powinno być. Nie było zimy, wyjechali wszyscy na drogę, było spowolnienie gospodarcze, które normalnie jest co roku cykliczne w tym okresie. Także wszystko się tak złożyło, że było za dużo dobra i stawki były praktycznie porażające. W takim okresie nie ma co marzyć nawet, że ktoś nam się zgłosi na wolny pojazd. No to naprawdę musi być mega, mega przypadek, także w takim momencie wszyscy biorą jak leci. Także taka prawda, no cóż. Dobra, teraz może pokażę, jak wrzucić wolny pojazd. Logujemy się tutaj. Otwiera nam się okno główne. Klikamy giełda. Tu są wszystkie moje zakładki, na których obecnie poszukuję ładunków. Wrzucić pojazd można praktycznie z każdego okna. Tutaj po prawej stronie mamy dodawanie pojazdu. Klikamy ten przycisk z prawej górnej strony. Wybieramy sobie ciężarowy, solo, bus, tandem, dajemy ciężarowy, firankę, 25 ton, dostępne, cały 13,6
I z miejscowości może Łowyń, tak sobie damy, do Krościenko nad Dunajcem. I dostępny będzie 1 do 2. Tu jestem osobą kontaktową, dodaję i ona już jest umieszczona na giełdzie. Znajdujemy sobie ją tutaj po lewej stronie. Moje oferty pojazdów, klikamy, się wyświetla tutaj. W pierwszym miejscu można ją usunąć, klikając tu z prawej strony te 3 kropki. Pojawia nam się usuń ofertę. I tyle w temacie. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej.